Już od jakiegoś czasu rozmawiamy na temat świadectw, które pojawiają się w Ewangelii Jana. No i Widzieliśmy właśnie, że już z samego prologu przez całe opowiadanie, ja nowe ten motyw dotyczący składania świadectwa, ale też w pewnym momencie reakcji, odpowiedzi na to świadectwo jest takim jednym z istotniejszych tematów tej konkretnej Ewangelii. Dzisiaj chciałbym zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby przed naszą rozmową przeczytali sobie rozdział pierwszy, rozdział trzeci, szczególnie te fragmenty, które dotyczą uczniów Jana i jego reakcji na powodzenie Jezusa oraz rozdział szósty, w którym się pojawia nauczanie Jezusa i tak z modlitwą, żeby mogli się nad tym zastanowić i też potem posłuchać tego, o czym my tutaj będziemy mówić. A was w pierwszej kolejności, koledzy Łukaszu, Piotrze chciałbym zapytać o... Waszą taką ocenę postawy Jana w kontekście jego zderzenia się z Jezusem i z tym wszystkim, co się dzieje w jego życiu po spotkaniu z Jezusem, bo on jest tym, który świadczy, przychodzi jako ten, który jest, no nie wiem, misjonarzem, powiedzmy, kimś, kto ma jakiś program, który realizuje. Ale i, i, i faktycznie jest tym, który wskazuje na Jezusa, ale kiedy ten Jezus przychodzi do jego świata i kiedy pojawia się, no to nagle się okazuje, że ten jego świat, taki jaki zna do tej pory, się definitywnie kończy i zaczyna się coś nowego. Jak patrzycie na, na osobę Jana właśnie w kontekście tego doświadczenia takiej osobistej, życiowej przemiany, która może nie być dla niego też taką przemianą no wcale łatwą? Dla mnie niesamowicie fajną rzeczą jest to, że Jan niejako przed Jezusem, doświadcza już takiej świadomości swojej misji. A on, kiedy zaraz po prologu, kiedy mamy już pierwszą, pierwszy kontakt z narracją i mamy przedstawione świadectwo, pierwsze świadectwo Jana, no to on jasno jest w stanie przedstawić swoje stanowisko i swoją tożsamość ludziom, którzy się go pytają, kim ty jesteś, że to mhm. wszystko robisz. I on mówi, no ja nie jestem tym Chrystusem, tym Mesjaszem, którego oczekujecie. Czy jesteś prorokiem? No też nie jestem nie jestem alienem. Jaszem, więc dlaczego to robisz? I w momencie, w którym przychodzi Jezus, on jest w stanie też jego tożsamość przedstawić. I wydaje się, że to jego świadomość, kim on jest i jaka jest jego misja, pozwala mu, będzie mu pozwalała w późniejszym etapie też we właściwy sposób zareagować na rzeczy, które będą się działy. Jak chociażby to, że w pewnym momencie nagle jego uczniowie będą przestawali być jego uczniami, a będą stawali się uczniami Jezusa. On nie, ma, on nie ma na wszystko odpowiedzi. Jego misja jest bardzo szczególna w kontekście w ogóle, jak się tak popatrzy na proroków, ale jest na tyle dobrze przygotowany, że ro, rozumie, że ta misja jest tylko właściwie wstępem do czegoś znacznie większego. Tak? Ten cały prolog, tak jak już Piotr po, powiedział, generalnie pokazuje, że Jezus ma Przyjść na Ziemię, ma być, zap, ma być zapowiedziany, miejsce ma być dla niego przygotowane. I to właściwie robi Jan. A kiedy już Jezus jest, no to to miejsce Jana jest jakie? No on musi się pogodzić niejako z tym, że, że ta jego misja się powoli kończy. I rzeczywiście to jest taka misja, z jednej strony wspaniała, a z drugiej strony trochę niewdzięczna. No, bo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że robisz coś bardzo wielkiego, coś ryzykownego, ale na moment właściwie b będziesz już po swojej misji i, i twoje imię właściwie no, prawie, że zniknie. Mm -hmm. no, na pewno może nie w tym znaczeniu, że zniknie z, z historii, bo z historii, widać, jak, tak, wa jak ważną postacią jest Jan. Tak? Natomiast to, o czym mówicie, no, wydaje się, że jest naprawdę czymś takim niezwykle sensownym też w odniesieniu do takiego praktycznego wymiaru naszego, naszego, z kolei życia, bo, no ja myślę sobie tak, raczej nikt z nas w życiu nie znajdzie się w roli Jana. Jest takie świadectwo z kolei Jezusa o Janie, że no nie było takiego jak Jan. Wcześniej. Mhm. No i prawdopodobnie już raczej później też nie będzie, bo, bo Jan ma jedną, jedyną w swoim rodzaju misję, którą realizuje. Ona jest niepowtarzalna i nie będzie miała takiego charakteru jak, jak ta konkretna. Nawet jeśli byśmy sobie myśleli o wątkach jakichś odniesień do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa i też tego, że to przyjście jest w jakimś sensie zapowiadane, ale często raczej byśmy pewnie o tym myśleli w kontekście wspólnotowym, a nie w kontekście jakimś mhm. jednostkowym. Tak? Natomiast Faktem jest to, że ym, siłą rzeczy musi nastąpić po prostu kres, finał jakiejś takiej konkretnej działalności. I ja myślę sobie, no właśnie, że nikt z nas nie będzie miał takie, takiej konkretnej misji jak Jan, bo to jest niemożliwe, ale z drugiej strony każdy z nas ma jakieś swoje role w tym życiu, jakieś swoje funkcje, które. Spełnia i nie tylko w odniesieniu do doświadczenia takiego duchowego w kontekście powołań, które na przykład mamy, ale przecież też w wielu innych obszarach naszego doświadczenia, bo przecież jesteśmy rodzicami, jesteśmy mhm. mężami albo żonami, jesteśmy pracownikami, jesteśmy przyjaciółmi i przecież nic nie jest dane na zawsze. Mhm. Jak sądzicie, jak ta historia. Jana, ta pierwsza historia Jana, ale też ta, która się pojawia w rozdziale, właśnie trzecim, trzecim, i może niektóre wybrane fragmenty, są nam w stanie pomóc w jakichś takich sytuacjach dnia codziennego, właśnie kiedy dochodzimy do jakiegoś takiego kresu, do jakiegoś punktu naszego doświadczenia, który się już nigdy nie wróci, w, który, w którym życie już nigdy nie będzie takie, jakim było wcześniej. Jan jest postawiony właściwie troszeczkę pod ścianą, dlatego że on w tej sytuacji, w, tre, w, tre, w trzecim rozdziale, tam odwiesza 20. Piątego jest opis tej dyskusji, sporu o to, no to w końcu kim mają być ci uczniowie, czy mają być przyjanie, czy mają być przy Jezusie? Co ty na to? Jan jest postawiony w takiej sytuacji, że musi przyjąć konfrontację z rzeczywistością, czyli że jego uczniowie od niego odchodzą, tak? że Jezus nie tylko jest przejmuje ro rolę głównego. Z punktu zainteresowania w społeczeństwie, w kontekście tego, co się dzieje, ale że nawet że nawet jego uczniowie odchodzą, tak? I to jest takie sprawa. To się dzieje już od samego tak. początku, niemalże pierwszego spotkania z Jezusem, tak? tak. to jest baranek Boży, a kiedy uczniowie Jana słyszą to, zostawiają Jana i idą za Jezusem. To jest strata. To jest strata. I on musi, on musi. E, e, Pokazać, że ta jego misja, to zrozumienie to są nie tylko słowa, to są też czyny, czyli że on jest w stanie się w tym odnaleźć, że nie, nie pojawia się w nim zgorzknienie, mhm. jakaś niechęć, te próby wzbudzenia w nim tych wszystkich odczuć są, muszą być nieskuteczne, co jest bardzo trudne. Wiadomo, że w kontekście życia chrześcijańskiego, tego typu uczucia to jest to coś, co nam po prostu no, ma nie towarzyszy. Nawet zresztą nie tylko jest jego generalnie na, na co dzień z tym jest pro problem. Ale też wydaje się, żeby m, przejść na taki e, też wymiar e, bardzo praktyczny e, dla nas teraz e, współczesnych, no to wydaje się, że e, jeśli m, jesteśmy osobami, które... E, swoją tożsamość i sens swojego istnienia umiesz umieszczają w jakiejś pojedynczej rzeczy, pojedynczym mhm. obszarze, pojedynczej służbie, to o wiele łatwiej jest nam wpaść w taką sytuację, że kiedy ta służba, misja, czyn się kończy, zadanie się kończy, to nagle pozostajemy pustką i rzeczywiście w takiej sytuacji możemy, nie wiem, e, desperacko walczyć, aby jednak to utrzymać. A, a i, a, i, więc wydaje się, że to niekoniecznie może być właściwym, właściwy, właściwą drogą. Mm, widząc, e, widząc przykład Jana, który jest świadomy swojej, swojej roli, kiedy przychodzi jej kres, on jest. Okej, okay, nie mam tutaj przedstawionych jego procesów myślowych, jego, jego emocji i tak dalej, ale on ostatecznie się z tym godzi. I jako człowiek nie jest zdewastowany, nie, 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 nie widzimy go siedzącego gdzieś tam na, ubo, na, na, na skrzyżowaniu, na, na, na skraju drogi, biadolącego nad swoim życiem, tylko po swoją pewną rolę e, odegrał i może się angażować w kolejne rzeczy. Mówię teraz już bardziej w, 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 hipotetycznie, tak, już <grym> jako, jako, jako rzeczy jako rzecz dla nas, prawda? Więc to jest, też, to jest też dla mnie taką, taką dość, dość ważną rzeczą, żeby tak niekoniecznie kurczowo trzymać się i jako swoją, jed, jakie swoje jedyne powołanie, jedyną, jedyną rzecz, którą możemy, którą możemy w życiu robić, umiejscować w jakiejś, w jakiejś jednej konkretnej misji, i później, kiedy nagle przychodzi czas ustąpienia, przychodzi czas relokacji czy czegokolwiek, no to nagle moje życie się kończy całkowicie. Poza tym jeszcze jest taka sprawa, że to jest też kwestia świadomości pewnych granic, które na, nawet nie tyle my sami sobie stawiamy, ale ktoś postawił dla nas, bo w kontekście ja, Jana, on, miał, on, on wie, wiedział, co mu wolno robić, a gdzie już iść nie powinien. Wiersz 30 mówi: On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Krótkie stwierdzenie, ale jakże mocne, tak? Bardzo Czyli ma świadomość tego, że to, są, to jest granica i za tą granicę pójść po prostu nie może. I to w życiu jest o tyle dobre, że powinniśmy sobie definiować naszą misję, nasze zadania ży, życiowe i powiedzieć co, co sobie: Dotąd możesz pójść, a dalej już nie. Bo jeżeli pójdziesz da, dalej, to albo dokonasz gwałtu na drugim człowieku, hmm. albo. albo to konasz gwa, gwałtu sam na sobie, narzucając sobie coś, czego robić nie powinieneś. Tak? Więc jest to jakby kwestia uczciwości. I trzeci aspekt, wydaje mi się, w tym miejscu też bardzo y, y, ważny, króciutko. To wymaga też, y, to jest takie ćwiczenie troszeczkę wiary. To znaczy, że kiedy przychodzi taki moment, że trzeba się z czegoś wycofać albo do czegoś przy, przy, przyznać, to człowiek mu, musi sobie po, powiedzieć wprost: dalej już nie, a co dalej? Zobaczymy, co da Bóg. Mhm. Na pewno coś da. Tak? Coś powie, coś zrobi. Więc to nie jest... Koniec cał całkowicie, tylko to jest koniec na tym etapie, w tym, w tym miejscu, tak? Mhm. To jest super myśl, którą tutaj wyraziłeś właśnie w tym momencie, i myślę, że ona bardzo mocno też jest jakby umocowana jakby w zrozumieniu tego, kim się jest i kim jest Bóg w moim życiu, tak jak, tak jak też mówisz, że zobaczymy, co Bóg zrobi, mhm. co, co Bóg mhm. da. Tutaj też w tym trzecim rozdziale, kiedy Jan dyskutuje ze swoimi uczniami, bo 26 werset na przykład mówi nam o tym, że Wówczas przyszli do Jana uczniowie jego z takimi słowami: Nauczycielu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty złożyłeś świadectwo, on teraz chci, wszyscy ciągną do niego, mhm. a Jezus odpowiada, a Jan odpowiada: Człowiek nie może wziąć niczego, jeśli mu nie jest dane z nieba. Więc podkreśla to, że, mhm. że Bóg jest w naszym życiu. To, co się dzieje w naszym życiu, jest dane od Boga albo, albo nie jest dane. I to daje w jakimś sensie takie poczucie. Jakiegoś komfortu, jakiejś takiej stabilności, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę, to jest chyba rzecz numer jeden. Ale druga rzecz, jego, czy druga kwestia, jego stosunek do Boga i też do tego, którego tak naprawdę można powiedzieć osobiście, może jakoś nawet tak blisko mhm. nie zna, przynajmniej Ewangelie nam szerzej o tym nie mówią, nawet jeśli Ewangelia Łukasza będzie nam wspominała o jakiegoś rodzaju pokrewieństwa pomiędzy Janem a Jezusem. Ale w 29 wersecie. I to też jest ważny wątek dla całej Ewangeliana od drugiego rozdziału od pierwszego wiersza kto ma u boku pannę młodą ten jest panem młodym Natomiast drużba pana młodego, ten, który przy nim stoi i słucha, cieszy się każdym jego słowem. I patrzę tutaj właśnie na, 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 na to, że Jan zwyczajnie myśli o Jezusie jako o przyjacielu. On nie jest mhm. jego konkurentem. Oni mają wspólną celę, mhm. On, mhm. oni mają wspólną drogę. Ja, misją Jana jest coś innego niż misją Jezusa, i to są misje, możemy powiedzieć, w jakimś sensie nieporównywalne, nie do, nie do zestawienia. Więc jeśli mamy wspólny cel, który chcemy osiągnąć, to ja się cieszę Twoim mhm. sukcesem. Mhm. A ty się cieszysz moim sukcesem. Ja jestem mhm. twoim drużbą, więc jak ty masz robotę do zrobienia i, mhm. i Bóg ci w tym błogosławi, mhm. to ja się tylko mogę cieszyć tym, że, że to idzie do przodu. Więc wydaje mi się, że z takim pierwszym pozytywnym jakby wskazaniem, który wynika tutaj z tej Ewangelii jest to, że jeśli mamy Wspólnie utkwiony cel w czymś wyższym, w czymś dalszym, to jesteśmy w stanie się wspierać i cieszyć sukcesami drugiego człowieka. Jeśli, jeśli konkurujemy, mm -hmm. to mamy frustrację, kiedy drugiemu mm -hmm. po prostu coś idzie dobrze i pojawia się właśnie zazdrość, pojawia się irytacja, pojawia się po prostu tak naprawdę jakaś kontra, która nie jest konstruktywna, ale potrafi tylko burzyć i, i, i wpływać negatywnie na nasze doświadczenie. Jest tylko jeden wa bardzo ważny warunek, wiesz? Wydaje mi się, że niezwykle istotne jest to, żeby każdy człowiek zrobił swoją pracę domową, zanim dojdzie do takiej sytuacji. To znaczy, że trzeba stanąć sobie twarzą w twarz z tym, kim się jest i co się robi, do czego jest się powołanym, i sobie to zdefiniować, mm -hmm. zrewidować to bardzo dokładnie. I potem, y kiedy przyjdzie jakaś pró próba ży życiowa, czy też doświadczenia, to, żeby człowiek po prostu był przygotowany, czyli żeby nie był zaskoczony, bo zaskoczony jest największym wrogiem. Dobrego chrześcijańskiego zachowania, niestety. Hmm. Czyli jeżeli człowiek nie wie, jest nieprzygotowany, to też no. W Wtedy się dzieją wszystkie rzeczy, emocje, wiecie, i tam inne sprawy. Ja myślę, że to, co mówisz poniekąd, wybrzmiewa też w tekście tej Ewangelii, bo właśnie te, to pierwsze spotkanie z Janem, kiedy poznajemy go w rozdziale pierwszym i od wiersza XIX, kiedy przychodzą y, Żydzi z zapytaniem, czy ty jesteś Mesjaszem? Nie, nie jestem. Czy jesteś tym? Nie, nie jestem. Wiem, kim nie jestem, ale, I wiem, kim ale, jestem. ale, ale wiem, kim jestem. Czy mam jasno postawione cele. I, y, no i właśnie i, i to przekonanie, i, i ta jednoczesna świadomość po prostu, że że rozumiejąc to, kim jesteśmy w różnych funkcjach naszego doświadczenia, będziemy wiedzieć, gdzie są nasze granice, jak daleko one sięgają i będziemy mieć, odczuwać satysfakcję też na przykład w tym, co rośnie poza nami, co się rozwija poza nami. Tak myślę sobie na przykład o takich prozaicznych kwestiach, jak, jak chociażby bycie rodzicem, nie? Jestem rodzicem. To znaczy, jak jestem rodzicem, to nie jestem mężem mhm. swojej córki albo żoną swojego syna. Syn. Przychodzi taki moment, kiedy pępowiny są po prostu definitywnie cięte i coś się musi skończyć, żeby coś się mogło zacząć. Rozumiem, że my wychowujemy na przykład nasze dzieci dla świata, a nie, a nie, a nie dla siebie. Tak? I, I zobaczcie, że. Jak, jak często ja miałem takie okazje po prostu gdzieś tam widzieć w swoim życiu, że przychodzi ten moment właśnie, kiedy kończy się pewien etap, na przykład mm -hmm. nas jako rodzica, posiadania dziecka pod swoim dachem i to dziecko się pakuje do walizki i zaczyna swoje własne, nowe, odrębne życie. To znaczy nie odcięte od nas totalnie, ale już zupełnie na innych warunkach. To może być trudne dla, dla człowieka, tak? Nagle, który w swoim domu spotka się z tym, że kogoś już tam nie ma, albo rodzic nie będzie tą osobą, do której ten dzieciak trafi z każdym tematem, każdą sprawą, ale wybierze sobie po prostu innych nauczycieli, inne wzorce, inne drogi czy inne zasady. Jakbyś, jakbyśmy mogli też spojrzeć na jakieś inne obszary właśnie, które dają nam to lepiej może zrozumieć, żebyśmy te lekcje przenieśli, te, te konkretne lekcje biblijne, tak? prawdy biblijne mogli przenieść na nasze doświadczenie, bo tak jak mówię, no, my nie jesteśmy Janem, mhm. ale ale w, w życiu doświadczamy podobnych mechanizmów i doświadczeń, które nas dotykają i, że tak powiem, czasami pułapek, w który możemy wpadać. Dla mnie właśnie z. Z tego względu równie ważną informacją, kim jestem, jest to, kim nie jestem. A bardzo wartościową rzeczą, którą, którą się nauczyłem i którą doświadczam w, w moim obecnym miejscu pracy jest to, że ja nie jestem, nie zostałem wyrzucony w przestrzeń, w którą albo mam jakiegoś nad sobą szefa, który z jednej strony wymaga wszystkiego ode mnie i... Tak, na, tak nie, niejako prowadzi mnie, ale też uzależnia, uzależniając mnie od swoich decyzji. Mm -hmm. a, jednak, a jednak jest bardzo mi się podobało, jak rozmawialiśmy przed nagraniem, kiedy wspomniałeś o tym, że te nasze powiedzmy okręgi naszych działań, to my jako, jako jednostki nie wchodzimy na siebie, ale się stykamy. Możemy współdziałać ze sobą, kierować sobą nawzajem, ale też nie powinniśmy się przenikać, żeby właśnie uzależniać się w jakiś sposób jeden od drugiego. Za, zawłaszczać, zawłaszczać autonomię tak, terytorium dokładnie. drugiego. I właśnie wyobrażam sobie, wyobrażam sobie to w taki sposób, też w nawiązaniu do tej na, tej, na tym przykładzie właśnie z, na przykładzie Jana. Kiedy ja mam jakieś, kiedy mam właśnie jakąś określoną rolę, określone zadanie, określone powołanie, które, które chciałbym wypełniać, to Powinienem, jeśli na przykład to powołanie jest w jakikolwiek sposób związane z interakcją z drugą osobą, no to moim celem w tym powinno być właśnie rozwój tej drugiej osoby, nakierowanie na to, że mi zależy na tej drugiej osobie, chciałbym współdziałać w jej wzroście, a niekoniecznie mhm. stawiać czynić ją zależną od siebie, czy zniewoloną też w, w, w jakiś sposób. Podoba mi się naprawdę ta cała narracja i cała wizja królestwa, którą rysuje, którą rysuje Jezus, a później Paweł bardzo naprawdę ją rozwija w, później w swoich listach, kiedy pokazuje Kościół jako taki, jako taki żywy, ciągle się zmieniający organizm, a, który ma ze sobą cały czas kontakt. Każdy z każdym może współpracować, ale, to, ale nie ma tutaj jakichś tworzonych mm, właśnie takich zawłaszczaczy, nie ma takich zawłaszczaczy przestrzeni. Ludzie, którzy... Go się, ja go zbudowałem, tak, to ja to do zacząłem. Dokładnie. Tak, jak Apollos, czy tam ta historia pomiędzy Apollosem, tak. czy Pawłem. Tak, naprawdę. Tak. Bo to, i, i, I to jest... I, i, I nagle nie ma żadnego problemu z tym, że y, ja w pewnym momencie działania jakiegoś, jakiegoś projektu, ten projekt zacznę, później moje miejsce zamieszkania, czy mój cel, moje powołanie się zmieni i ktoś inny ten projekt weźmie, będzie go prowadził dalej. I ja mogę być przyjacielem, oblubieńca, cieszyć się z tego, że misja idzie do przodu, mhm. a niekoniecznie denerwować się: o nie, teraz ten człowiek jest na świeczniku, a nie ja. I to jest też kwestia, myślę, hierarchii, bo zobaczcie, że ta historia ko Kościoła też pokazuje, że jest interakcja pomiędzy niezależnością i też w jakimś, jakimś ujęciu może nie tyle posłuszeństwem, ile zrozumieniem, że jest się. Że ktoś jest, kto ma nad nami kontrolę, tak? Czyli na przykład Kościół, z jednej strony ludzie są, mogą działać indywidualnie, z drugiej strony wiedzą, że jest Chrystus i jest Jego wo wola, i to jest jakiś po porządek, jest też porządek w Kościele, więc to wszystko się bardzo ładnie uzupełnia. I kwestia tego, żeby z jednej strony się znaleźć sobie miejsce w Kościele, z drugiej strony, żeby się z tego nie, nie wybijać w tym sens sensie, że że człowiek za wszelką cenę chce zrobić coś więcej, dalej i wyżej, tak? Bo nawet jeżeli nie ma takich możliwości. Coś, kim się nie jest. W tym tak. Zobaczcie, że właśnie tutaj ten, to, co pokazuje nam Ewangelista Jan poprzez przykład właśnie tego świadectwa danego przez Jana, przez Jana Chrzciciela, to jest coś, co w jakimś sensie może być panaceum na wiele bolączek życia takiego osobistego, prywatnego, ale też na wiele bolączek Kościoła, w którym czasami właśnie czy to kwestie ambicji, czy kwestie niezrozumienia swojej funkcji po prostu wpływają, że jakość tego życia po prostu wspólnotowego może radykalnie Spadać. Ale to poniekąd jest również związane z, z tym, że Jan jakby chyba ma świadomość takiego zredefiniowania istoty królestwa i istoty mesjanizmu. Tak? Bo my widzimy też właśnie w tych tekstach, których dzisiaj dotykamy, że czasami żebyśmy się potrafili odnaleźć w tym świecie i we wszystkim. Czym jesteśmy, to musimy zarzucić jakiś sposób myślenia, być może nawet ten, w którym wzrastaliśmy, w którym, którego mhm. byliśmy uczeni, w którym byliśmy wychowywani yy, i spotkać się z jakąś prawdą. Yy, no i tutaj mamy taką, taki obraz, bo Jan tak naprawdę, kiedy zaczyna składać świadectwo o Jezusie jako o Mesjaszu i ma to przekonanie, że on jest Synem Bożym. To wyraża pewną myśl dotyczącą jego osoby, mianowicie taką, że jest to baranek Boży, który gładzi grzech świata, która w pewnym sensie troszeczkę, bym powiedział, no, łamie te konwenanse dotyczące przeświadczeń o charakterze mesjanizmu w tamtym, w tamtym czasie. I to chyba nie jest rzeczą wcale taką prostą, żeby tak sobie odwrócić w głowie to, co. W czym wzrastamy, w czym się wychowujemy, i potem, właśnie ten sam temat wróci do nas w rozdziale szóstym, szóstym kiedy Jezus tak. przyjdzie i zacznie składać świadectwo na temat swojej osoby, i jest to konkretne świadectwo, kim, kim jest, jakim jest, i to totalnie uderza w świat przeświadczeń, wyobrażeń, przekonań religijnych ludzi, do których te prawdy docierają. My widzimy, że Ewangelia Jana poprzez świadectwo wzywa nas jako ludzi, słuchaczy do decyzji i mhm. możesz podjąć decyzję wiary albo odrzucić. To jest już mhm. od samego początku w prologu wyrażane, tak? Światłość, która oświeca każdego człowieka przychodzi na świat, ale można ją przyjąć. Jan nie mhm. jest światłem, on świadczy o światłości. Mhm. I można tę światłość przyjąć, albo można po prostu się odwrócić. I widzimy też właśnie przykłady w tej Ewangelii. Z jednej strony Jana, który redefiniuje swój świat i potrafi się w tym znaleźć, ale widzimy też takie przykłady właśnie tego szóstego rozdziału, kiedy ucz uczniowie z kolei, którzy słuchają nauki Jezusa, no nie są zdolni do tego, żeby to zrobić. I mm -hmm. może to też spójrzmy sobie na, na tym etapie do tego szóstego rozdziału, żebyśmy mogli się nad tym aspektem, nad tym wątkiem konkretnym zastanowić w ramach tej Ewangelii. No bo tak, gdybyście mogli przeczytać kilka wersetów z tej Ewangelii, z tego szóstego rozdziału, to jest po cudzie rozmnożenia chleba, czyli po tym czwartym znaku, który się polejawi w Ewangelii Jana. Rozdział szósty mamy właśnie rozmnożenie chleba na karmienie pięciu tysięcy, a potem, kiedy Jezus trafi do, do Kafarnaum, to tam w synagodze będzie uczył na temat tego doświadczenia. I tutaj jest długa mowa właśnie w szóstym rozdziale, która jest Problemowa dla, dla takiego zderzenia się z tym, o czym tutaj traktuję. Gdybyście mogli przeczytać wybrane fragmenty, na przykład 35, potem może 41 do 44, 51, 55 do 7. Ja przeczytam 35. I odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, gdy nie będzie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. Wtedy szemrali życi o nim, bo powiedział: Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I mówili: Czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc on może mówić: wstąpiłem z nieba? Wtedy Jezus im powiedział: Nie szemrajcie między sobą, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Potem czytamy w 51 wesecie Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa z tego chleba, będzie żył na wieki, a chlebem, który ja dam za życie świata, jest moje ciało. I może jeszcze wersety 56-57. Kto, kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie i ja w nim. Jak mnie posłał żyjący ojciec i ja żyję przez Ojca, tak kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Jak możesz powiedzieć Żydowi w synagodze w trakcie kazania, że jak będzie jadł mięso ludzkie i pił ludzką krew, to to, to jest droga, którą Bóg poprowadzi go do zbawienia i do życia wiecznego. Przecież to jest herazja. Wydaje się, że Jezus w tym miejscu stosuje taką szczególną technikę, która musi zmusić słuchacza do reakcji, czyli nie można zostać obojętnym wobec tego, co mówi. Albo, albo to przyjmiesz, albo to odrzucisz, ale za, zarazem to, co mu, mówi, zmusza do zredefiniowania tego, jak postrzega się generalnie kwestie zbawienia. Bo przecież mówi o tym, że kto nie spożywa tego ciała, kto nie pije tej krwi, ten nie będzie zbawiony. W skrócie, czyli mówi, nie ma innej drogi. Jeżeli się to przyjmie literalnie, to to jest herezja, nawet go, go, gorzej, tak? No bo to, to, to jest uczenie, że, no, że no, musisz jeść te, te nieczyste rzeczy. Więc Jezus zmusza do, do przyjęcia. Do przynajmniej zredefiniowania, zrozumienia tego, co te słowa mogłyby oznaczać. Niewątpliwie odnosi się też do, do właściwej znajomości, czy też interpretacji Starego Testamentu. Natomiast nie tłumaczy, tylko oczekuje. To jest bardzo ciekawe, tak? Czyli mówi, że, że powinniście to Zrozumieć, bo to nie jest takie trudne, jeżeli to odpowiednio zrozumiecie. Jeżeli to potraktujecie literalnie, no to że, że rzeczywiście nic z tego nie zostanie. I skutek jest taki, jaki jest, tak? Że y, to wezwanie do, do takiej rewolucji, prawda, w tym rozumieniu. W tamtejszym okresie y, tak było wiele różnych. Y, no, Nieprawdziwych koncepcji, jeżeli chodzi o, o, o mesjanizm. Tak? O, o to, jaki ma być ten, ten mes, Mesjasz, jakie ma być zbawienie, że, że ludzie nawet nie, nie wiedzieli, nie pamiętali, tak? jak, jak to powinno wyglądać. Więc Jezus jakby się upomina w dosyć taki drastyczny sposób o to, żeby jednak podejść do tego inaczej. Ale też równocześnie wydaje się, że daje. Maksymal, maksymalną możliwość, maksymalną, możli, maksymalną liczbę takich dowodów, takich, takich rzeczy, które może, których możemy się uchwycić, aby przyjąć tą nową perspektywę. Bo już nawet w świadectwie Jana możemy widzieć wskazanie nie tylko na Jezusa, jako na po prostu Mesjasza, ale już na baranka Bożego, który będzie gładził grzech świata, już jakieś mamy nawiązanie do, pewne, do, do pewnych obrzędów, pewnych kultury, do pewnego prawa zapisanego w Starym Testamencie, więc już jakieś wskazówki dla późniejszych odbiorców przesłania Jezusa jest, są jakieś wskazówki, aby może próbować interpretować je jakoś głębiej niż tylko literalnie, ale również w sytuacji, w której te wersety, które Łukasz przeczytał 56 i 57 z 6 rozdziału, mamy Mamy wskazówkę na to, że to, co mówi Jezus, jest poświadczone przez Boga. Więc możemy też po prostu się zastanawiać nad tym, czy ja praktykując pewne rzeczy, żyjąc w jakiejś swojej bańce informacyjnej, w jakimś sposobie rozumienia świata, czy jestem po prostu osobą, która po prostu będzie biernie przyjmowała, nie wiem, biernie żyła w tym, co wiem i to wszystko, czy jestem otwarty na coś, na, na, jakąś na jakieś zredefiniowanie swoich poglądów, bo tutaj Jezus wykorzystując taki naprawdę dość mocny, mocne słowa, takie, które rzeczywiście mogą wstrząsnąć słuchaczy, a wskazuje na niejaką potrzebę tego w u swoich odbiorców. Słuchajcie, macie jakąś tam swoją wizję, tym moimi słowami, przez moje słowa, zastanówcie się, czy, czy aby na pewno ta wasza wizja jest, jest zgodna z rzeczywistością. I próbuje na tyle, na ile jest w stanie, dawać takie praktyczne, takie, takie na, na tyle, na ile się da yy, godne, opar godne oparcia swojego yy, yy, przekonania, swojej wiary, rzeczy, aby przyjąć i przynajmniej się zastanowić nad jego słowami dla swoich odbiorców. My widzimy, że Ewangelia Jana, ona naprawdę jest taka wielopoziomowa, ale też jakby analizując język tej Ewangelii widzimy też, że Jezus... Niejednokrotnie posługuje się, bym powiedział, w tych różnych dialogach, mowach, taką techniką bym powiedział nieporozumienia, mm. tak? Albo przynajmniej Jan próbuje w taki sposób opowiadać te Ewangelię, żeby pokazać tę wielopoziomowość, kiedy mm -hmm. Jezus mówi o jednym, a ludzie myślą Co o czymś innym. tak? I, to, I on i to, wie, że to i i on wie, że to robi tak? to prawda. I to się pojawia w wielu miejscach, tak? Czy to w rozmowie z Nikodemem, czy w rozmowie z Samarytanką, to, to, to będzie wracało. Natomiast ten szósty rozdział, bo tak jak już gdzieś tam wspominaliśmy o tym wcześniej, w czasie naszych rozmów, to jest Ewangelia, która jest pisana no, prawdopodobnie w latach 90., więc już kilkadziesiąt lat po tym, kiedy, kiedy Jezus realizował swoją misję. No i jest też kierowana do bardzo konkretnej społeczności kościoła. I widzimy poniekąd, czyli do uczniów, do tego, żeby ich zachęcać do wiary. I, i my widzimy na przykład właśnie z, z tego, jak ta Ewangelia opowiada to doświadczenie Jezusa jako Mesjasza, że kiedy Jan będzie wspominał o, o Wieczerzy Pańskiej, mm. o spotkaniu z uczniami w Wieczerniku, to nie będzie mówił niczego na temat mm -hmm. właśnie dzielenia kielicha, wina, tak? I, I picia tego wina i nie będzie mówił mm -hmm. nic na temat chleba. Czytając Ewangelię Marka, widzieliśmy, jak właśnie... W, to konkretne wydarzenie w wieczerniku będzie wiązało się z cudem rozmnożenia chleba. Widać, że tutaj Ewangelista Jan jakby przenosi to nauczanie do tej synagogi w Kafarnaum, które występuje zaraz po tym rozmnożeniu chleba, pokazując, że to on jest właśnie tym chlebem i jednocześnie powiąże to z kwestią właśnie oddania swojego życia, przelania tej krwi. I tak naprawdę to jest obraz Mesjasza. Mesjasza, który oddaje swoje swoje ciało, swoje życie, bo krew oznacza w tej mentalności semickie życie, za drugiego człowieka. To jest ta droga odkupienia. I to jest, jak sądzę, ta ogromna trudność do przyjęcia Mesjasza hmm. przez środowisko żydowskie, że takiego Mesjasza, takiego obrazu Mesjanizmu oni Zwyczajnie nie chcą, nie byli gotowi, żeby go przyjąć, a to jest jednak droga, poprzez którą Bóg objawia swoją moc, swoją miłość, swoją mądrość, według tego, jak też nam to opowie apostoł Paweł w pierwszym Liście do Koryntian. No i cóż, zobaczcie, że no właśnie taki w cudzysłowie szatański rozdział w Ewangelii Jana, rozdział 6, werset 66. Mamy takie 6, 6, 6 tutaj w tej Ewangelii Jana, i to jest tekst, który brzmi, przez to wielu spośród Jego uczniów zawróciło i przestało z Nim chodzić. Zobaczcie, że to jest tak, że kiedy w niektórych momentach um, to świadectwo Boga zderza się z jakimiś naszymi przeświadczeniami, tym, w czym jesteśmy wychowani, co uznajemy za prawdę, że nie jesteśmy w stanie, nie wiem, prze, przeskoczyć jakiegoś, mhm. jakiś blokad, to, to nie ma tej gotowości, do tego, żeby, żeby po prostu pójść dalej. tak? Panowie, no koledzy, ja, ja, jakiego rodzaju, nie wiem, panaceum możemy znaleźć na to, żeby się nie znaleźć w takim punkcie, jak się znajdowali ci ludzie, bo być może jakieś, jakieś konkretne macie. Jezus postawi to pytanie do swoich uczniów, tak? Czy wy też macie zamiar zwinąć walizki i mnie pożegnać? On mówi, no nie, no to jesteś, ty jesteś tym, który ma słowo, słowo życia, tak? Więc idą. Ale co byśmy mogli, nie wiem, zrozumieć w kontekście nas samych, żeby żeby nie wpadać w takie pułapki, bo przecież być może wielu z nas, nawet słuchających nas tutaj jest w takim punkcie swojego życia, kiedy zderza się z jakimiś prawdami Ewangelii, z jakąś prawdą wynikającą z Pisma Świętego ze świadectwa, i to jest radykalnie różne od tego, na przykład, w czym się wychowywali, w czym wychowywali ich rodzice, dziadkowie i tak dalej. I teraz trzeba stanąć w jakimś punkcie, w którym Podejmuje się jakieś decyzje. To, to, to nie jest łatwe. Mhm. To, nie jest, to, to nie jest wcale takie proste. Nie? Ja, ja mam to w swoim doświadczeniu, gdzieś tam w CV, że, że, że taki krok gdzieś miałem w swoim, w swoim życiu. To naprawdę wymagało wiele trudności, ale co nam może pomóc, że tak powiem, w pójściu za i rozpoznaniu też tego, co, co jest jakąś drogą Bożą? Wydaje mi się, że. Yy... W tym przypadku ten kontekst jest rzeczywiście bardzo istotny, bo tak jak wspomniałeś o tym, to roznożenie też yy, chleba i nakajowanie tych pięciu tysięcy to był też taki dosyć ważny kontekst i to miało wpływ hmm. na to, jakie były oczekiwania wobec Chrystusa. Więc on to też robił w takich to, to dosyć specyficznych okolicznościach, kiedy musiał też dokonać pewnego podziału, bo ludzie go chcieli powoływać na, na króla. Wiadomo, że on tego nie, nie, nie może zrobić, ale to jest tylko dygresja. Dyk, dyk, Natomiast. W kontekście tego, o co pytałeś, wydaje mi się, że bardzo dużą, bardzo ważną rzeczą jest potrzeba zostawienia sobie przestrzeni. A co, jeśli się mylę? Ja mam takie rzeczy, którymi się bardzo interesuje w kontekście te teologii, i są ewidentnie tam takie elementy, których się nie da ostatecznie, no, Zdefiniować. Nie da się. Nie da się. Po prostu się nie da. Są, są argumenty na prawo i na lewo. I pamiętam, że był taki czas, że zastanawiałem się nad tym, że, 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 że no, musi być jakaś odpowiedź. Ale przychodziło wiele ro, różnych odpowiedzi. Duż, du, dużo się czytało, dużo się myślało. I, i, i to nawet parę, parę lat mojego życia. I w końcu doszedłem do wniosku, że po prostu to trzeba zostawić otwarte. To znaczy, trzeba to zostawić. Przyjdzie czas, kiedy to się. Tanie. To się nazywa taka bolesna pokora, która wynika z tego, że się po prostu nie wie. Na początku się tego nie ma. To przychodzi generalnie z czasem. I jest coś takiego, że po prostu trzeba się nauczyć czekać. A zarazem też trzeba mieć pokorę wobec tego, z czym się ma do czynienia, bo to jest Bóg. Biblia. Możemy bardzo dużo wiedzieć o Biblii, możemy bardzo dużo wiedzieć o Bogu, ale wciąż bardzo dużo nie wiemy. Tak? I jest, za, zawsze jest. Coś, co Bóg może nam pokazać, otworzyć. I nigdy nie wiadomo, kiedy to się stanie. Muszę powiedzieć, że Bóg potrafi zaskakiwać. Tak? Więc wydaje mi się, że, że to jest takie bardzo praktyczne podejście, że nam po prostu potrzeba świadomości, że, że obcujemy z Bogiem. Wiemy to, co wie, wiemy. Tyle, ile się tylko da. Według naszych najlepszych możliwości. Ale Bóg zawsze może zrobić coś więcej. To jest taki klasyczny przy, przykład tego, że Jezus wzywa do tego, żeby zrobić krok do przodu, ale to, to nie jest krok taki zwykły. To jest krok na, na pięć kilometrów, tak? Trzeba zrobić potężny krok do, do przodu. To jest straszny skok dla tych ludzi. Ale mówi, musicie go zrobić, bo inaczej będziecie z tyłu. Mhm. Ale też dla mnie, bo chciałbym też pociągnąć, bo powiedziałeś Łukaszu o tym, że są argumenty i za to, i za tą stroną, i w takim być może schodząc z jakiegoś takiego bardzo naukowego i jakiegoś dyskursu tak na, tak na co dzień, dla mnie w tym w tym roku naprawdę bardzo dużą, bardzo dużym plusem, i bardzo taką rzeczą, która poszerzyła horyzonty, było to, kiedy mogę przedyskutować swoje poglądy swój sposób porozumienia świata z osobami o, o odmiennych poglądach. Hmm. I to niekoniecznie na zasadzie, ok, dobra, to teraz moją misją jest y, zmierzyć tego człowieka, no, ale, ale zmiażdżyć jego poglądy, albo właśnie przekonać go, że moja racja jest... Nie mód, daj Boże. Dokładnie. A, ale właśnie na, taki, na, takim, na takim poziomie, że okej, okay, ja w takim razie chcę poznać. I dlaczego w taki sposób wierzysz? To jest dokładnie w taki sposób bardziej e, dialogowy. Poznawanie argumentów za jedną albo za drugą stroną, prawda, i to bardzo rozszerza swoje, rozszerza horyzonty, I więc wydaje się, że dla osób, które mogą być właśnie na jakimś zakręcie, czy właśnie rozważać kwestie, nie wiem, swojego, swojej drogi życiowej, rzeczy, w których się wierzy, dla mnie naprawdę bardzo ważną rzeczą jest po prostu rozmawiać o tym. I to tak naprawdę, im większą liczbą osób jest to możliwe, to właśnie z nimi rozmawiać, porównywać, zastanawiać się, dlaczego w to wierzysz, dlaczego to u ciebie działa, w jaki sposób to u ciebie działa. I to pozwala zrozumieć więcej i na tyle, na ile możliwe, do czego też w sumie cała Ewangeliana nas zachęca, podjąć taką racjonalną, najbardziej, na, na, na najbardziej trwałym fundamencie decyzję do dalszego działania. Jeszcze jedno. Uczniowie, ci, którzy byli w pewnym sens, sens, sensie, z różnych powodów przyjeżdżają przy się, oni się go, gorszą i odchodzą. Tak? Oni wiedzą, że ten człowiek, z niego już nie będzie król. Tak? Już z niego nic nie będzie. To, to sprawę zostawiamy. Ale mamy z drugiej strony opis tego, co dzieje się z uczniami. I jest inny, tak? bo ten opis pokazuje, że oni, uczniowie są też. Że tak powiem, rozbici strasznie tym, co usłyszeli. Rozbici tym, że taka okazja, żeby coś dobrego zrobić, żeby wreszcie postawić tego Jezusa w jakimś znaczącym mie mie miejscu nam ucieka przed oczu, tak? Ale co, co mówi Piotr? No Piotr mówi od 1963 wiersza w, w dółno, a gdzie pójdziemy, może się z tym nie utożsamiamy, może tego nie rozumiemy, ale my nie mamy gdzie iść. Czyli to jest takie czasami zaufanie, że nawet jak się czegoś nie rozumie albo, albo się nie wie, trzeba zostać tam, gdzie jest Bóg. Że trzeba zostać tam, gdzie wiadomo, że, że to jest dobre mie miejsce, że Bóg tam był wcześniej, że Bóg nas prowadził do tego miejsca. Trzeba zostać i po prostu czekać, z pokorą czekać. Oczywiście nie bezczynnie, bo można zawsze dużo robić, ale czekać. Ewangelia Jana już od prologu mówi o tym, że ta łaska działa na każdego człowieka, który się rodzi na tym świecie i w wielu historiach tej Ewangelii widzimy, jak Bóg zawsze przychodzi pierwszy i tutaj też w tej mowie właśnie w, w synagodze w Kafarnaum pojawiają się te słowa nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Mhm. Więc ja, ja myślę, że to jest coś takiego cen cennego dla nas, ale też co, co warto chyba tak naprawdę wziąć i przyjąć do, do siebie, do serca, że jak czasami w naszym wnętrzu pojawia się właśnie takie, takie pociągnięcie, czujemy, że gdzieś nas ten Bóg nęci, wabi, że coś takiego budzi, to chyba najlepszą rzeczą, którą można zrobić, to się zwyczajnie nie opierać, tylko hmm. tylko Pójść za tym i czasami przeskoczyć też przez różne trudne momenty, które mogą być po drodze, które widzieliśmy, czy to w kontekście własnych jakichś stanów, trybów, funkcjonowania czy, czy tradycji, czy, czy kontekstów, środowisk, w których wyrastaliśmy. Czasami się skonfrontować, zderzyć może też z niełatwymi rzeczami, ale zasadniczo po prostu tak jak wyznają uczniowie, panie, dokąd pójdziemy, to pójść za Jezusem. Łukaszu. Proszę cię o taką krótką modlitwę na, na koniec, o błogosławieństwo dla, dla każdego słuchającego i czytającego to słowo. Drogi panie, chcemy ci podziękować za tą piękną Ewangelię, inną Ewangelię od pozostałych trzech, za to, że stawiłeś tam takie świadectwo, które jest tak bogate w myśl teologiczną, ale też i w przekaz bardzo praktyczny. Dziękujemy ci też za to, że nas inspirujesz przez doświadczenia ludzi, Którzy są w tej Ewangelii opisani przez ich wyzwania, do tego, żebyśmy sami rewidowali swoje własne życie, swoje własne poglądy, ale też, żebyśmy zachowali pokorę, żebyśmy byli otwarci na to, co masz tam do powiedzenia, żebyśmy byli mądrzy w rozsądzaniu różnych spraw, żebyśmy dbali o to, żeby to świadectwo o nas było też do dobre. Chcemy Ci podziękować za te wszystkie historie tutaj opisane za świadectwa, które złożył i sam Jezus o sobie, i Ojciec o, o Jezusie, i inni, Jan i pozostali, którzy składali te świadectwa o Chrystusie. Tych świadectw jest bardzo dużo, ale każdy z nich jest bardzo cen cenne. Daj, żebyśmy też także żyli, żeby te świadectwa, które będą inni składać o nas, były dobrymi świadectwami. Przez imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.